Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Wygląda na to, moi drodzy, że Mateusz Masternak na swoją wymarzoną mistrzowską walkę o pas IBF wagi junior ciężkiej będzie musiał poczekać jeszcze kilka miesięcy. Jak poinformował wczoraj Jake Donovan z portalu boxing.com, władze International Boxing Federation poszły na rękę urzędującemu championowi, czyli Jayowi Opetai, i zgodziły się odroczyć mu obronę mistrzowskiego tytułu ze względu na kwestie zdrowotne. Australijczyk ostatnio miał przejść operację barku, na ptaszki ćwierkają, że ma też nadal jeszcze jakieś problemy z żuchwą pogruchotaną w starciu z Myriesem Bredisem. Aktualnie termin obowiązkowej obrony dla Opetai wyznaczony jest na 1 czerwca, a walka Masternak kontra Opetaia ma zostać oficjalnie nakazana 1 kwietnia. Co ważne, według Donovana Opetaia dostał także opcję kolejnego przesunięcia obrony, jeśli zdrowie nadal nie będzie mu całkowicie dopisywać. Jak pewnie wiecie, od kilku tygodni skórę na tym australijskim niedźwiedziu Jayu Opetai dzielą promotorzy Mateusza Masternaka, który jest obowiązkowym challengerem dla Australijczyka, i Richarda Riakpor, który jest kolejnym w rankingu pretendentem. Opetai jednak na Twitterze stwierdził jasno, że on się nigdzie nie wybiera i po swój mistrzowski pas zaprasza czy to Masternaka, czy Riakpor do Australii. Ja jestem osobiście ciekaw, jak w zaistniałej sytuacji zachowają się ekipy Masternaka i Riakpor, czy nadal będą lobować za walką swoich zawodników, na przykład jako walką o pas interim, czyli pas tymczasowy. Faktem jest jednak, że Opetaia pas z Bredisem wywalczył w lipcu ubiegłego roku, więc zaledwie 7 miesięcy temu z kawałkiem, więc ten pośpiech obozów Masternaka i Riakpor może tu trochę dziwić i mówiłem o tym od samego początku. Z perspektywy Mateusza Masternaka fajnie byłoby chyba, gdyby stoczył jeszcze jakąś walkę przed tym mistrzowskim testem, natomiast no, z drugiej strony Jay Opetaia będzie pozował jeszcze dłużej niż Mateusz Masternak, bo Mateusz Masternak swoją ostatnią walkę toczył później od australijskiego czempiona. Jak już jesteśmy przy walkach z udziałem Polaków, to wydaje się, że ostatecznie posypała się niestety koncepcja pojedynku w wadze ciężkiej pomiędzy Damianem Knybą i Kacprem Mejną. Podobna ekipa Mejny nawet zrezygnowała z tego warunku dotyczącego 10 rund, no i też pasa mistrzowskiego, pasa mistrza Polski w stawce. Natomiast tak czy siak ten pomysł walki chyba nie zyskał akceptacji w oczach stajni Top Rank, dla której teraz walczy Damian Knyba, i tego pojedynku Mejna-Knyba na razie nie będzie. A propos Damiana Knyby, to on już wylądował z powrotem w USA i rozpoczął treningi pod okiem Shona George'a, czyli trenera m.in. Zhanga Zhileya, no i zaboksuje tak jak planowano 8 kwietnia na gali grupy Top Rank w hali Prudential Center w Newark. Pozostajemy przy 8 kwietnia i pozostajemy też w Ameryce, ale z Newark przenosimy się do Chicago. Być może pamiętacie, mówiłem Wam niedawno, że Mariusz Wach nie będzie rywalem Tomka Adamka podczas tej majowej prawdopodobnie gali, no bo Mariusz Wach szykuje się na walkę z Andrzejem Wawrzykiem w Stanach Zjednoczonych. No i Andrzej Wawrzyk potwierdził na swoim Facebooku, że ma zmierzyć się z Wachem i do pojedynku tego dojść ma 8 kwietnia w Wiecznym Mieście, czyli w Chicago. Dla tych, którzy nie pamiętają, Andrzej Wawrzyk wrócił niedawno po 6-letniej przerwie i przegrał przez ciężki nokaut z Michałem Bozem, zaś Wach po raz ostatni boksował we wrześniu, przegrywając na punkty z Kevinem Lereną. Na zakończenie jeszcze szybki news z zagranicy. Deontay Wilder oficjalnie potwierdził, że jest już wolnym promocyjnym agentem. Był mistrz świata wagi ciężkiej, nie wyklucza dalszej współpracy z projektem Premier Boxing Champions, jednak jest otwarty na propozycje innych promotorów i rozmawia m.in. z Eddiem Hearnem. Bronze Bomber nadal myśli o finałowym eliminatorze WBC z Andym Ruizem Juniorem, no ale analizuje też inne opcje, w tym walkę z byłym czempionem UFC Francisem Ngannou. Na razie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Yo he cantar esta canción para mi gente con una pasión.